Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maciej Kropisz i chciałbym Wam dzisiaj pokazać coś, na co wszyscy długo czekaliśmy. W końcu mamy naszego faworyta, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, czyli nowa Kia Sportage w wersji wyposażenia L. Zapraszam na krótki film. Wersja druga w cenniku. Reflektory full LED to w każdej wersji. Felgi 17 to też w każdej wersji, w sensie od wersji podstawowej, o tak bym powiedział. Plastiki czarne, które tutaj widzimy nad kola, ten czarny element zderzaka, to wszystko jest wykonane w czarnym matowym plastiku. Fajnie się odcinają te aluminiowe wstawki w zderzaku i tutaj w tej listwie bocznej na drzwiach, czy ramki okien. Kolor machined bronze. Natomiast największa różnica jest tak naprawdę w środku. Zapraszam do środka. Miękkie wykończenie, pełna elektryka, składane lusterka, one się też składają automatycznie, tu również jest miękko, tutaj taki jest plastik wykończony, no nie wiem jak to nawet nazwać, ale wygląda ładnie. Tu jest dalej przeciągnięty ten sam plastik, mamy inną tapicerkę, wszystko jest miękkie, tu jest wszystko materiałowe, ale ten materiał jest taki przyjemny w dotyku. Fajne przyszycie, fajnie, bo mamy już te zagłówki takie z GT Line'a, czyli tu mamy zaczep na marynarkę. To jest, uważam, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, proste, ale zawsze tak było, że te proste rozwiązania są najlepsze. Zagłówki. Tu jest również miękko podgrzewany fotel dla pasażerów tylnej kanapy. Tak wygląda faktura tapicerki w wersji L. Podłokietnik. Tu jest chyba dzielona nawet... Z tyłu się to składa, ale widzę, że jest zielona kanapa. Zaczep na siatkę z zakupami i zaczep na marynarkę. To rozwiązanie podoba mi się chyba najbardziej. Wejście USB-C, wejście USB-C. Jest temperatura dla pasażerów drugiego rzędu. Zajrzyjmy do bagażnika. Tu stąd można sobie złożyć oparcie. Tak samo po drugiej stronie, koło dojazdowe, tą półkę tak samo jak w innych wersjach można opuścić piętro niżej, gniazdo 12 V. Elektryki brak, elektryka wchodzi w business line. Największa różnica to jest już fabryczna nawigacja, ten cały duży ekran pod jedną taflą szkła zakrzywiony i ten panel dwufunkcyjny tutaj. Tu ręczny zachowany, start, stop, wyłączenie, światła, auto. Największa różnica pomiędzy M-ką ze Smartem a L-ką jest tutaj w tych zegarach, a dokładniej w tej tafli szkła, gdzie jest zakrzywiony ekran i to wszystko jest pod jedną taflą. Tak wygląda prędkościomierz obroty komputer pokładowy. Czyli to jest coś pomiędzy M-ką ze Smartem a Business Line'em, gdzie w Business Line'ie tych grafik jest jeszcze więcej. Tu mamy już, widzimy, dostęp do internetu. Mamy Kia Connect. Na razie nie połączone jeszcze. Chyba nie mamy wyboru, musimy wybrać język polski, zmieniono język. Mamy panel dwufunkcyjny do klimatyzacji, do klimatyzacji, do multimediów. A i mamy też nawigację, co widać.
na filmie. Kamera cofania ma trochę wyższą rozdzielczość niż L-ka, wyświetlacz jest, niż M-ka, wyświetlacz jest większy. No i tu już mamy multimedia, które znamy z GT Line'a czy z Business Line'a. To chyba byłoby... podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel, trochę więcej piano bleka, tryby jazdy, eco, normal i sport. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia L. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.